Cześć! Czy da się wycinać dwoma plotterami naraz? Chodźcie, sprawdzimy to robiąc papierowe pudełko. Pudełko możecie samodzielnie zaprojektować. Ja tym razem wzór pobrałam ze strony Silhouette Design Store, a na biurku widzicie plotter. Silhouette KMO4 oraz Portrait 3. Więcej o tych modelach możecie zobaczyć w moich poprzednich filmach. Plottery obsługuję na komputerze z polskojęzycznego programu graficznego Silhouette Studio, który daje naprawdę duże możliwości projektowe i jest dołączony do każdego plottera Silhouette za darmo. Program ten ma również możliwość dokupienia wersji Designer oraz Business, które rozszerzają funkcjonalności i aktywują dodatkowe funkcje. Dzisiaj chciałam pokazać Wam właśnie jedną z tych dodatkowych opcji. Są one dostępne w wersji Business Edition. Pozwala ona na wycinanie wzorów w tym samym czasie na dwóch plotterach marki Silhouette. Może być to ten sam projekt lub dwa zupełnie różne wzory. Urządzenia mogą być podłączone za pomocą kabla USB lub, tak jak w moim przypadku, działać bezprzewodowo, łącząc się przez Bluetooth. Jak przed każdym cięciem papieru, najpierw układam go na macie i ładuję do plottera, a gdy sprzęt jest już przygotowany, przechodzę do programu Silhouette Studio. W programie otwieram dwie karty. W jednej ustawiam matę do plottera Portrait, a w drugiej większą do KMO4. Układam na nich projekt pudełka i kokardy, które chcę wyciąć z dwóch różnych papierów skrapowych. Przechodzę do zakładki Wyślij i wybieram ustawienia cięcia odpowiednie dla używanego przeze mnie papieru skrapowego i klikam Wyślij. Urządzenie po chwili łączy się z komputerem i rozpoczyna się proces cięcia. Pora na drugą zakładkę. Otwieram ją z rozwijanej listy, wybieram plotter Portrait 3. Po chwili plotter ponownie zaczyna wycinać wzór. Mam nadzieję, że film Ci się spodobał. Jeżeli tak, zostaw proszę łapkę w górę. Zachęcam Cię też do kontaktu, jeżeli szukasz sprzętu wraz z oprogramowaniem do Twojej firmy czy pracowni. Chętnie pomożemy znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.